Władysław Kołodziej. Podobno brał udział w rewolucji roku 1905. Miał wtedy zaledwie 8 lat. Miał podobno służyć za kuriera. Przenosił i kolportował nielegalną literaturę. Nie wiem, na ile to są pewne informacje, nie sposób ich zweryfikować. Natomiast pewnym jest to, że brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej i dostał 2 odznaki wojskowe za dobrą służbę. Po wojnie ukończył studia na Uniwersytecie Wileńskim, a po studiach zaczął pracować jako urzędnik w Brześciu. Pracował jako referent w oddziale wyznaniowym. Pracując w oddziale wyznaniowym, miał okazję zapoznać się z rozmaitymi wyznaniami, zasadami wiary poszczególnych kościołów i już w roku 1929 zafascynował go polski narodowy kościół katolicki i przystąpił do tego kościoła. W roku 1933 został wiceprzewodniczącym Rady Synodalnej tego kościoła. Fascynacja kościołem polsko-katolickim nie trwała długo. Wkrótce przeszedł do Chrystusowych, a w roku 1939 został kaznodzieją tego kościoła. Podczas wojny, a dokładnie w roku 1940, przystąpił do metodystów, ukończył ich seminarium i był pastorem metodystycznym w Krakowie. W 1944 roku został przeniesiony do Warszawy, aby dokończyć studia teologiczne. Do roku 1947 pracował jako pastor metodystyczny w Łodzi. W 1947 roku ponownie przeszedł do Kościoła Chrystusowego. W latach 1948-50 był redaktorem naczelnym czasopisma Jedność. Poczytajmy może, jakie to teksty pisał w Jedności. Pisał m.in. takie rzeczy. Tao jest niewyobrażalne i niewyrażalne. Z chwilą, gdy pomyślimy jego imię, już się od nas oddala i rozsnuwa jak kłębek nici, który przed chwilą był kłębkiem i przestał nim być. Gdybyśmy zaś pomyśleli, że Tao jest nicią, to razem z tą myślą Tao zacznie się zwijać na osi niebios, aż zniknie nam z oczu. Tao, pomyślane jako kropla wody, rozpływa się nagle w oceanie nieskończonego bytu. Tao, niepomyślane, wypełnia sobą niebo i ziemię. Z Tao pochodzi wszystko i wszystko dąży do Tao. Każda istota, każda rzecz posiada w sobie całe Tao. Każda najmniejsza cząstka oderwana od całej istoty lub rzeczy również posiada w sobie całe Tao. Kto nie jest zupełnie wolny od rząd ziemskich, kto pożąda bogactwa, sławy, rozkoszy i innych rzeczy, ten ma wzrok zamglony, a jego umysł i serce nie są przygotowane do przyjęcia Tao, ponieważ są wypełnione rzeczami ziemskimi. Ten jest zdolny co najwyżej widzieć dzieła Tao, które nazywa przyrodą. Różnica między wyobrażeniem duchowym a cielesnym jest ta, że wyobrażenie cielesne obejmuje tylko kształt rzeczy, zaś wyobrażenie duchowe sięga do jej istoty. Są to te same rzeczy, które widzą blisko i daleko. Jest to ten sam wszechświat, który widzimy w atomie i w nieogarnionej przestrzeni niebios. W innym artykule wychwalał wartości duchowe Puszczy Białowieskiej. Wygrażał Niemcom, ostrzegał ich, że jeżeli spróbują tylko zrewidować granicę, to granica polsko-niemiecka rzeczywiście się przesunie, ale nie w tym kierunku, w jakim pragnęliby tego Niemcy. Przyszła granica oprze się na słowiańskiej rzece Łaba. Takie to między innymi rzeczy pisał nasz Kołodziej. We wrześniu 1950 roku 5. Departament
Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego aresztował około 180 działaczy ewangelikalnych. W tej liczbie znalazł się również i Kołodziej. Zarzucano im działalność na rzecz wywiadu anglo-amerykańskiego. Kołodziej był traktowany jako jedna z najbardziej podejrzanych osób. Między innymi, a może przede wszystkim z tego względu, że przed wojną był sanacyjnym urzędnikiem. Podczas przesłuchań wypytywano go o jego działalność w Urzędzie Brzeskim, wypytywano jego kontakty zagraniczne. Pytano dokładnie, na czym polegała jego praca w różnych kościołach. Podejrzanym było dla nich to, że zmienił trochę tych wyznań i wydawało się dla ubeków, że owe zmiany były wykonywane na czyjeś polecenie. Kołodziej próbował początkowo ukrywać, że był członkiem BBWR-u. Akcentował natomiast swoje przywiązanie do wartości socjalistycznych, że jakoby działał w chłopskich organizacjach. Starał się zeznania prowadzić w tym kierunku. Jednak w sierpniu 1951 roku przyznał się do tego, że był działaczem BBWR i od tego momentu jego sprawa się pogorszyła. 19 maja 1952 roku Sąd Wojewódzki dla miasta stołecznego Warszawy skazał Kołodzieja na 6 lat więzienia. Skazany został za udział w sanacyjnym aparacie ucisku oraz za zwalczanie ruchu lewicowego. Przeczytajmy fragment uzasadnienia wyroku. Przejście oskarżonego do Wydziału Bezpieczeństwa w roku 1932 łączyło się co najmniej w czasie z jego wstąpieniem do BBWR. W latach 1937 i 1939 oskarżony za swoją ówczesną pracę społeczną i zawodową był odznaczany brązowym i srebrnym krzyżem zasługi. Później objęła go amnestia i wyrok ten skrócono do 3 lat. Po przesiedzeniu 3 pełnych lat został zwolniony. Wyszedł 19 września 1953 roku, a więc dokładnie po 3 latach od chwili jego aresztowania. Ale to dopiero początek jego gehenny. Po wyjściu na wolność okazało się, że nie ma już swojego mieszkania. Jego żona nie była w stanie utrzymać dawnego mieszkania i zamieniła na jednopokojowe. Po wyjściu na wolność nie był w stanie znaleźć pracy. Przeniósł się więc do Wałbrzycha, gdzie również nie był w stanie znaleźć pracy. Następnie przeniósł się do Stąporkowa w powiacie końskim. Tam przez okres kilku miesięcy pracował w nadleśnictwie. W tym czasie zapożyczył się od swoich znajomych, od swoich przyjaciół. Wyprzedawał swoje meble, swoje rzeczy. Podczas tułaczki z miejsca na miejsce zmarła jego żona. Dopiero po 4 latach znalazł pracę w Pielgrzymie Polskim. Wykonywał tam pracę za skromne pieniądze. Ponadto został rehabilitowany, przyznano mu rentę inwalidzką i przynajmniej miał za co żyć. Po wyjściu na wolność nie przystąpił już do żadnego chrześcijańskiego kościoła, został natomiast neopoganinem. W roku 1957 Kołodziej został w pełni rehabilitowany. Zapłacono mu 10 tysięcy odszkodowania, wysłano do
sanatorium na jeden miesiąc, przyznano mu rentę inwalidzką, ale powrót do sytuacji sprzed aresztowania nie był już możliwy. Nie było rzeczą możliwą odzyskać swoją pozycję, swoje miejsce sprzed roku 1950. Nie było rzeczą możliwą odzyskać zdrowie, żonę, mieszkanie. To już był inny człowiek, to już było inne życie. Wszystko już było inne. Wszystko to, co było przedtem, zostało bezpowrotnie zniszczone. Zniszczone ze względu na absurdalne podejrzenia ze strony totalitarnej władzy.